Witamy się z Państwem pięknie z nieklimatyzowanej sali widowiskowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury na finale, na gali... Gali finałowej konkursu. Mysłowice mają talent! Talent! Moi drodzy, dzisiaj będzie prezentowało się 13 wybitnych, wybitnie utalentowanych osób z naszego miasta w czterech kategoriach. W kategoriach klas 1-4. Kategorii klas 5-8. Oraz szkoły średnie. Jak i również będziemy wybierać Grand Prix, czyli tą najważniejszą, najbardziej okazałą osobę, którą oczywiście wybierze jury. Oczywiście, że tak, ale zanim to nastąpi, to musimy się oczywiście przywitać jeszcze z widzami naszej transmisji na żywo. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, jest możliwość oglądania transmisji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Teraz jest okazja, żeby wyciągnąć telefony, wysłać SMS-y, komunikaty do wszystkich znajomych, które teraz są które mają dostęp do internetu. Mogą one wejść na naszą stronę internetową, tam wcisnąć okienko play i tam oglądamy całą dzisiejszą zabawę. Dokładnie tak. No ale drodzy Państwo, najpierw musimy wymienić, kto jest organizatorem tego konkursu. No i przedstawiamy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. Zespół szkolno-przedszkolny numer 3 w Mysłowicach. Mysłowicki Ośrodek Kultury. A to się dzieje wszystko pod batutą Urzędu Miasta Mysłowice. Nie zapominamy, drodzy Państwo, że ta impreza odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Mysłowice, Dariusza Wójtowicza. No i tak się składa, że pan prezydent jest z nami. Dokładnie. Serdecznie witamy naszego kochanego prezydenta. Dariusz Wójtowicz jest z nami. Równie gorąco witamy zastępcę prezydenta miasta Mysłowice, pana Mateusza Targosia. Witamy serdecznie. Witamy wszystkich radnych miasta Mysłowice. Proszę stańcie, drodzy Państwo. Pokażcie ich jest. Się. Tak jest, są z nami radni. Witamy, drodzy Państwo, także naczelników Wydziału Urzędu Miasta, rzecznika Urzędu Miasta, no i pracowników tegoż urzędu. Wstajemy, pokażcie się. Sztuk dwie. Witamy także dyrektorów placówek oświatowych, dyrektorów jednostek miejskich, nauczycieli oraz uczniów. Wstajemy, a my oklaskujemy. Są. Ale ekipa. Za chwileczkę dotrą do nas, ale też ich wymienimy, prezesi MPWiK oraz Zakładu Oczyszczania Miasta, jak i właściciel nauki jazdy egzaminator. Tak jest. Ale wielkie brawa oczywiście. Oczywiście. Ale oczywiście przede wszystkim, drodzy Państwo, witamy naszych wspaniałych 13 uczestników, a właściwie uczestniczki, ich rodziny, bliskich i wszystkich kibicujących naszym dziewczynom dzisiaj. Wielkie brawa dla Was. I to najmocniejsze brawa dla Państwa, dla uczestników. Tak jest, moi drodzy. Pięknie. I tak trzymamy. Dzisiejsze zmagania będzie oceniała czwórka jurorów, w skład którego wchodzą. Weronika Zacher, tancerka, pedagogzka, szalona artystyczna dusza, no kobieta rakieta. Współzałożycielka studia tańca Stage Art, wieloletnia instruktor tańca, organizatorka tanecznych warsztatów i obozów. Osoba z wielkim sercem dla dzieci, która z powodzeniem rozbudza w nich pasję do tańca. Przywitajmy brawami pierwszego jurora, Weronika Zacher. Brawa nie stygną, bo już witam kolejnego jurora. Jest nim pan Marcin Wyrostek. Muzyk, akordeonista, zwycięzca telewizyjnego Mam Talent, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów. Na swoim koncie ma już 7 platynowych płyt. Wielkie brawa. Witamy także Wojciecha Lale-Kuderskiego, czyli muzyka, perkusistę legendarnego zespołu Mysłowic, w którym gra już od 30 lat, ale nikt nie może tego powiedzieć, bo wygląda na 18. 35. Wielkie brawa. Kto nie zna Lali? Wielkie brawa. Odhaczyliśmy jurorów, przechodzimy A dalej, moi drodzy. Jeszcze jeden, mój drogi dyrektorze. Jeszcze jeden bardzo ważny juror, pan Dariusz Wiktorowicz. Oczywiście, że tak. Przywitajmy brawami. Aktor filmowy, teatralny, reżyser, autor sztuk dla dzieci i młodzieży, laureat Złotej Maski za spektakl Robinsona Crusoe w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz wielu innych nagród. Odznaczony brązowym medalem zasłużony
kulturze Gloria Artis. Dariusz tutaj Wiktorowicz. Największe brawa. No i cóż, drodzy Państwo, nie pozostaje nam nic innego, tylko otworzyć tą galę pięknymi występami w kategorii klas 1-4. No i zapowiemy od razu dyrektorze naszą pierwszą uczestniczkę. Naturalnie. Będzie nią... Amelia Szelest! Drodzy Państwo, jeszcze zanim to nastąpi, to może parę słów o Amelii, prawda? Także tu światełko, światełko. Pierwsza uczestniczka Amelia Szelest to 11-letnia uczennica zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach. Zaprezentuje przed Państwem niezwykle klimatyczną choreografię w stylu jazz do utworu Uratuję Cię. Nazywam się Amelia Szelest, chodzę do SP6. Moim talentem jest taniec. Tańczę, ponieważ to kocham i bardzo to lubię. W przyszłości chciałabym tańczyć w teatrze. Na co dzień lubię rysować, zajmować się kotami. Wolny czas spędzam z koleżankami na dworze. Zapraszam na swój występ 8 kwietnia. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance. Covered over and over, you're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear the whisper. I
stygną, moi drodzy. Amelia Szeles! Podobało się? Podobało się! Nam też, moi drodzy. Nie mogliśmy sobie wyobrazić piękniejszego startu, jak występ właśnie Amelii Szeles. Jeszcze raz wielkie brawa dla tej młodej uczestniczki. Wiecie, ile tam jest tremy za kulisami, jak oni się denerwują, także oklaskujcie, moi drodzy, bo naprawdę warto, to są nasze dzieci. Drodzy Państwo, a teraz oddamy głos naszym wspaniałym jurorom. Ciekawy, jak oni ocenią występ naszej kochanej Amelii. Amelia, przepiękne rozpoczęcie tegorocznej edycji Mysłowice mają talent. Myślę, że każdy z nas potrzebował tego występu. Wydaje mi się, że się ze mną zgodzicie, prawda? Piękne emocje i mam nadzieję, że ten występ trafi do jak najszerszej publiczności i jak najwięcej osób będzie mogło go zobaczyć. Gratuluję. Amelia, to był przepiękny, magiczny i hipnotyzujący występ. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w ogóle możliwe, że można takie rzeczy zatańczyć. Za to bardzo, bardzo ci dziękuję. Wielkie gratulacje. Brawo! Super. I my dziękujemy również jurorom. Jeszcze raz oklaskajmy Amelię i zapraszamy wśród publiczność. Tak jest. I tak dopingujemy. Natalia, chodź tutaj. Natalia, co tu się dzieje? Jaka atmosfera niezwykła. Chodź, Natalka. A kim ty jesteś? Julia Król. A co ty tu będziesz robiła? No prowadziła. No to przywitamy nowego konferansjera, moi drodzy. Julia Król, słuchaj, mogę mówić do ciebie Pchełka? Tak. Okej, okay, dobra, no to Pchełka, zapowiadamy teraz kolejnego uczestnika. Jest nią uczestniczka, tak? Tak. Proszę bardzo. Zuzanna Smok to szalona dziesięciolatka, gimnastyczka i pianistka. Od 4 roku życia trenuje gimnastykę artystyczną w klubie UKS Dąb Katowice. Zuzia zaprezentuje pokaz taneczno-gimnastyczny do utworu Birthday, People Help the People. Powitajmy ją brawami. Gromkie brawa! Zuzanna Smok! Zuza, chodzę do szkoły podstawowej Omega. Moim talentem jest gimnastyka artystyczna, balet, jazz i granie na pianinie. Tańczę, gram, ponieważ bardzo to lubię, sprawia mi to przyjemność i po prostu to kocham. W przyszłości chciałabym zostać lekarzem, ale też sławną gimnastyczką, tancerką. Na co dzień lubię tańczyć, po lekcjach zawsze włączam muzykę i idę tańczyć na podwórko. Moim idolem jest Margarita Mamon, jest średnią gimnastyczką, 5 lat temu wygrała olimpiadę. Serdecznie zapraszam Państwa na mój występ. Drag you down.
Zuzanna Smok. No można powiedzieć, że talent dziewczyna ma jak smok. Drodzy Państwo. No proszę, jakie tu owacje gorące. Drodzy Państwo, myślę, że po takim występie warto zapytać uczestniczkę, jak się czuje. Czuję się świetnie. I my wcale się nie dziwimy, bo ten występ był po prostu świetny. No i co tam nasi drodzy jurorzy? Może coś powiecie o tym występie? No, ja się nie znam na tańcu, natomiast było to bardzo piękne. Jak widać, nieprzypadkowo znalazłaś się tutaj w finale. Mówiłaś w zapowiedzi, że chciałabyś leczyć. Musisz połączyć te dwie profesje, bo lekarz też musi trochę przy pacjencie potańczyć. Także... Pamiętaj, jedno i drugie musisz połączyć, bo jest naprawdę cudownie. Gratuluję. Dziękuję. Zuzia, publiczność tu krzyczała, dałaś radę. Ja też uważam, że dałaś radę, było pięknie. Wielkie, wielkie brawa. Gorące brawa dla Zuzi Smok. Zuziu, możesz teraz dołączyć do swoich bliskich. Moja pchełeczko, pozbyliśmy się na chwilę pana dyrektora Michała, prawda? Tak. Więc to jest doskonała okazja, żeby zapowiedzieć we dwie, jako te dziewczyny, naszą kolejną dziewczynę w kategorii klas 1-4. I jak państwo już pewnie zauważyli, wszystkie nasze uczestniczki postanowiły zadedykować swoje występy obecnej sytuacji na Ukrainie. Myślę, że za to należą im się ogromne brawa. Julcia, czytamy. Dajana Wesołowska to nasza uczestniczka numer 3. Recytacja to pasja naszej kolejnej uczestniczki Dajany Wesołowskiej. Reprezentantka szkoły podstawowej numer 13 doskonale czuje się na scenie, gdzie prezentuje swoje znakomite zdolności aktorskie. Dajana wyrecytuje w formie przesłania i apelu w związku z wojną na Ukrainie utwór zatytułowany Dobry Panie Czarodzieju. Wielkie brawa dla Dajany Wesołowskiej. Nazywam się Dajana Wesołowska. Uchodzę do szkoły podstawowej numer 13 w Mysłowicach, oczywiście. Moim talentem jest recytowanie wierszy i w przyszłości bym chciała zostać aktorką. Lubię aktorstwo, dlatego, że po prostu no, tak jest mi milej, że mogę wyrazić siebie w różnych emocjach, w różnych światłach, niektóre złe emocje, niektóre takie wesołe, a niektóre takie no, średnie. Wolny czas spędzam przy Robloxie lub sobie oglądam telewizję na YouTubie. Mówią i idolką jest Angelina Jolie. Zapraszam na swój występ. Dobry panie czarodzieju, znasz tak dużo pięknych sztuk. A dlaczego nie chcesz ludziom spełnić chociaż kilku snów, żeby dobry i pogodny był dla wszystkich każdy dzień, żeby nigdy więcej wojny, nigdzie i nikomu źle. Spraw, by żadne dziecko świata nie wiedziało, co to łzy, żeby nikt nie musiał płakać, nie był smutny nigdy nikt. Daj bezdomnym dach nad głowę, głodnym dużo chleba daj. Ubierz w kwiaty kolorowe, dobry i szczęśliwy świat. Drogi panie czarodzieju, z twoich bardzo pięknych sztuk
ludzie cieszą się i śmieją i wzdychają. Gdybyś mógł rzucić czary kolorowe na szarego smutki dnia, żeby każdy miał na co dzień, co mieć może tylko w snach. Czy potrafisz świat odmienić, w dobre pozamieniać złe? Zamiast wojny i cierpienia dzieciom dać spokojny sen. Nie, nie poradzi tu czarodziej, chociaż się na cudach zna. Jeśli nic nie zmienią ludzie, cudem się nie zmieni świat. Dziękuję. Brawa, brawa, nie stygną! Wielkie brawa dla Dajany Wesołowskiej. Podobało się? Drodzy Państwo, nie wiem, czy nasze wygłupy są na miejscu, ale jest taka fajna atmosfera, to prawda. Bardzo refleksyjny, no i ujmujący tekst. Jak go ocenią nasi jurorzy? Bardzo dziękujemy za ten wiersz, za występ. Ja oglądając najpierw twój pierwszy fragment, w którym tak skromnie zapowiadałaś siebie i to, kim chciałabyś być, obawiałem się, że wyjdzie jakieś dziewczę, zacznie coś smędzić, mówić, a tymczasem pokazałeś, że rzeczywiście jest w tobie iskierka tego aktorstwa, które chciałabyś uprawiać, dlatego życzę ci, abyś kontynuowała to, abyś odważnie występowała i nie bała się też klęsk, bo to nie tylko aktorstwo, to są same sukcesy, to są również czasem porażki. Życzę ci ich jak najmniej. Nie w naszym mieście. Ale życzę jej, żeby wyszła z tego miasta i była gwiazdą całego świata. Panie Dariuszu, u nas jest nieustające pasmo sukcesów. Wszędzie. Panie dyrektorze, rozumiem, że Mysłowice jest stolicą Polski. Tak, mają talent niewątpliwie. Dobrze. Bardzo dziękujemy Dajanie za występ. Możesz, kochana, teraz oczywiście oddać mikrofon, bo się jeszcze przyda. No i sobie popędzić do swojej rodziny. Oklaskajmy ją jeszcze. Wielkie brawa. To jest trzecia uczestniczka w kategorii klas 1-4. No i teraz, drodzy Państwo, otwieramy kategorię klas 5-8. Moi drodzy, dzisiaj jest wieczór czarów. Mamy dla Was niezwykłą niespodziankę. Za chwileczkę na deskach tej sceny zobaczycie Matę! Tak, to prawda, drodzy Państwo, wielkie brawa dla Maty! Proszę bardzo! Mamy na myśli Matę do tańczenia, a nie tego rapera. Taka właśnie zbieżność nazw, moi drodzy. Mata się rozkłada, ale to dlatego, żeby mogła się zaprezentować nasza kolejna uczestniczka. Dokładnie tak, ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o naszych partnerach strategicznych, a także naszych partnerach i sponsorach, którzy wsparli nasz konkurs Mysłowice mają talent. Tutaj Mata rozkłada się, bo jak to Mata ma w zwyczaju, musi mieć swoją próbę, czas na próby. Także zarówno Mata artysta, jak i Mata do tańczenia potrzebują czasu scenicznego, a my jesteśmy po to, żeby go właśnie tutaj zainstalować. Nasza bata się rozkłada. Przedstawiamy partnerów naszych oraz partnerów strategicznych w pierwszej kolejności. Tak jest. Będzie to Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice. Wielkie brawa! Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Równie wielkie brawa! Wielkie brawa! Oraz? No i oczywiście Szkoła Nauki Jazdy Egzaminatol. Wielkie brawa. Teraz przedstawimy Państwu, korzystając z okazji, partnerzy i sponsorzy. Pracownia Natury. Kebab Ualika. Szkoła Tańca iFly. Szkoła Tańca Wir. Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna. Młodzieżowy Dom Kultury. Muzeum Miasta Mysłowice. Miejska Biblioteka Publiczna. Teatr Rozrywki. Studio Artystyczne Banda Rabanda. Restauracja Flaming. Restauracja Osteria Fajnikotero. Kawiarnia Pasticiera Fenicottero. Piękny włoski, dyrektorze. Delikatesy, smakołyki. Ty masz proste.
Patrycja Kamela Fotografia. Glamour Studio Urody. Laser House, Laserowe Centrum Rozrywki. Oraz Etalon Group. Dobrze. Dziękujemy wam wszystkim. I co? No myślę, że teraz czas zapowiedzieć kolejną uczestniczkę w kategorii 5-8. Pozwólcie państwo, że nastąpi chwila na przełożenie kartek konferansjerów. Koniec. Koniec. Drodzy państwo, przywitajmy brawami Polę Adamską, która otwiera kategorię 5-8. Pola Adamska z klasy 6 zespołu szkolno-przedszkolnego numer 3 to Mała Kobieta Guma. Niezwykle utalentowana gimnastyczka zaprezentuje autorską choreografię, nad którą pracowała specjalnie z myślą o dzisiejszym występie. Pokaz do utworu pod tytułem Say My Name urozmaici także użycie obręczy oraz maczuk. Szanowni państwo, przywitajmy gromkimi bramami Polę Adamską! Nazywam się Pola Adamska i uczęszczam do szkoły ZSP3 w Mysłowicach imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski. Moim talentem jest gimnastyka artystyczna. Ćwiczę, ponieważ kocham to robić i to jest takie moje hobby. Lubię się uczyć języków. Lubię różne sporty, na przykład program coś. Lubię szachy na przykład. W zasadzie na wcale też. Wolny czas spędzam z rodziną w zasadzie często. I lubię jeść, to prawda. Lubię też trochę czasami poleniuchować, jak każdy. Serdecznie zapraszam na mój występ. Estás conmigo, mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. Nada
Podobało się? Któż nas tego nie próbował w domu, moi drodzy? Tak w każdą sobotę, nie? Przed oknami gdzieś tam można sobie pofikać. Ile ćwiczysz, moja droga? 6 razy w tygodniu. 6 razy w tygodniu? A jak długo już ćwiczysz? Około 4 lata. Dobrze. A jaki jest twój ulubiony instrument? Dlaczego to jest perkusja? To nie jest perkusja. Ukulele. A, ukulele. Dobrze. Moi drodzy, nagrodźmy jeszcze brawami naszą uczestniczkę. I oddajemy głos. A propos perkusji. Okej, okay, to ja, tak? Tak. Dobrze. No to ja tak powiem tak skromnie. Wojciech Kuderski. Przez 50 lat próbuję zrobić to, co ty. Jedyne, co mi wyszło, to tak naprawdę zakup hula hop. Ale mieścisz się jeszcze? Nawet pałeczkami tak nie potrafię zrobić, perkusyjnymi. A teraz tak już trochę prywatne, masz piękne imię. Ja też mam córkę Pole, kocham wszystkie Pole. Pola, pozdrawiam cię, jesteś tu gdzieś na sali. Wszystkie Pole to piękne kobiety. I twój występ był taki sam właśnie piękny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pola, gdy złapałaś za tę obręcz, to ja nie potrafiłam nadążyć za tobą wzrokiem. Naprawdę było to spektakularne i piękne. Gratulacje. Gratulujemy. To jeszcze chciałbym coś powiedzieć. Wow. Najpiękniejsza wypowiedź. Jeszcze raz podziękujemy brawami. Pola Adamska! Moi drodzy, a my zapowiadamy już kolejną uczestniczkę, bo tak się składa, drodzy Państwo, że nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy tylko i wyłącznie dziewczynki oraz młode dziewczyny podczas finału. Nie ma ani jednego chłopaka. Taka niespodzianka. Kolejnym uczestnikiem jest, uczestniczką. Agata Jeleń. No to czytamy. Agata Jeleń na co dzień tańczy modern, jazz i balet. Była też uczestniczką ogólnopolskich konkursów tanecznych, w tym Mistrzostw Polski. Tym razem zaprezentuję dla Państwa taniec współczesny do utworu I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me. Przywitajmy kolejną uczestniczkę. Lecimy. Nazywam się Agata Jeleń i uczę się w Szkole Podstawowej STO w Tychach. Moim talentem jest taniec. Tańczę, ponieważ jest to moją pasją od dawna i po prostu bardzo lubię to robić. I jak nie tańczę, to brakuje mi tego w życiu. W przyszłości chciałabym być instruktorem tańca i prowadzić warsztaty taneczne w Polsce i ogólnie na całym świecie. Na co dzień lubię tańczyć, też ćwiczyć akrobatykę i lubię też pływać i spacerować. Wolny czas spędzam właśnie tańcząc, pływając, ale głównie też z rodziną. Moim idolem jest Paweł Michno, Ada Patłaszyńska i Jan Rawnik. Chciałam bardzo wszystkich zaprosić na mój występ finałowy 8 kwietnia, Agata Jeleń. I wanna dance with somebody.
sooner or later the fever ends and I wind up feeling down, 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 down. My lonely heart calls. Wielkie brawa dla Agaty Jeleń. Agatko, czy emocje już opadły? Tak. Drodzy Państwo, czy Wy widzieliście ten występ? Dziewczyna zdolna, piękna, no i jeszcze jak porozciągana. Co na to jurorzy? Drodzy jurorzy, czy Wy potraficie tak się rozciągać w salonie we własnych domach na przykład? Oczywiście, codziennie. Tak, potrafimy. Oczywiście. Ja też właśnie a propos tego, że jest tylko tutaj, są same kobiety dzisiaj, to ja jako 14 uczestnik tego mam talent, jako 14 osoba wystąpić jako mężczyzna. Więc właśnie pokażę też moje umiejętności. Zapraszamy oczywiście. Nie, a tak wracając do występu Natalii, no wiesz, ja tak naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo ja się na tańcu nie znam. Masz po prostu ruchy, no jesteś gumowa, no i tyle. No co mam ci więcej powiedzieć? Jesteś piękna, wysoka, szczupła, no cudo, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Agata, patrzyłam na ciebie jak zahipnotyzowana. Myślę, że większość osób tutaj tak miało, bo był to naprawdę cudowny występ. Dziękuję ci za niego i myślę, że masz wszelkie predyspozycje do tego, aby zostać tym instruktorem tańca, o którym marzysz. Oczywiście, że tak. Czy Państwo się zgadzacie? Dziękujemy, Agatko, jeszcze raz. Możesz dołączyć do swoich bliskich. No a my, drodzy Państwo, nie możemy zakończyć na tym etapie, ponieważ kolejna uczestniczka już przygotowuje się do występu na backstage'u. No i kto to będzie, Juleczko? Natalia Wadas. Tak jest, drodzy Państwo, Natalia Wadas. Wielkie brawa. Wielką pasją naszej kolejnej uczestniczki, 12-letniej Natalii Wadas, jest taniec i muzyka. Swoją miłość do skrzypiec dzieli także z miłością do zwierząt. Natalia zaprezentuje się dla Państwa w utworze z filmu Piraci z Karaibów. Natalii na scenie towarzyszy para taneczna ze szkoły tańca Wir. Zróbmy dla niej wielki hałas! Drodzy Państwo, Natalia Wadas! Nazywam się Natalia Wadas. Moim talentem jest granie na skrzypcach. Gram, ponieważ to kocham i sprawia mi to przyjemność. W przyszłości chciałabym zostać skrzypaczką. Na co dzień lubię tańczyć i grać na skrzypcach. Wolny czas spędzam wychodząc z przyjaciółmi albo grając na skrzypcach. Moją idolką jest Hilary Han, która gra na skrzypcach. Jest skrzypaczką. Zapraszam Was na mój występ i pozdrawiam. Thank you.
podobało się? Podobało się! A tej stronie podobało się? Drodzy Państwo, jak Wam się podobali tancerze? Nie, no oczywiście nie o nich chodzi, ale oczywiście Szkoła Tańca Wiro klaskujemy i równie gorąco dziękujemy za stworzenie pięknego tła do tej aranżacji muzycznej. Oddajemy głos jurorom. Co nam dobrego powiedzą? Jest tam dwóch instrumentalistów, nawet trzech, bo dwóch gra na akordeonie. Natalio, ja tak słuchałem Twojej wypowiedzi, powiedziałaś, że też Twoją pasją jest taniec. Ja myślę, że Ty nam będziesz wyrastała na taką naszą polską Lindsay Sterling, która i tańczy, i gra na skrzypcach. Więc wielkie, wielkie brawa za Twój występ, za świetną intonację i za dobrą energię w dźwięku. Wielkie brawa. Dziękujemy. Pan Marcin Wyrostek. Czy ktoś jeszcze chciałby wyrazić swoją opinię na temat tego występu? Drugi instrumentalista, tym razem on gra na pętach. Znaczy to ja powiem tak, skrzypce to taki instrument najbardziej kojarzący mi się oczywiście z muzyką góralską. Ale byłem ostatnio na koncercie Kasi Sochackiej i jest tam dziewczyna, która jej akompaniuje właśnie do tej muzyki i naprawdę było to niesamowite. Także też życzę Ci takiej kariery, żeby właśnie gdzieś załapać się do jakiegoś zespołu i po prostu dogrywać, bo naprawdę jest to instrument, który wydaje przecudowne dźwięki. Twój występ też był bardzo, bardzo dobry. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za opinię. Natalia wraca za kulisy, gdzie musimy ją rozpiąć z całej elektroniki, a my z moją pchełką zapowiadamy kolejną osobę, co? Mhm. Ty zapowiadaj, a ja ci będę przeszkadzał. Możemy się tak umówić? Tak. No to idziemy. Marta Kuszek to 12-letnia wokalistka, która uwielbia czytać, grać na ukulele i oczywiście śpiewać. Dzisiejszej gali finałowej zaprezentuje swoje umiejętności wokalne, wykonując utwór pod tytułem Za duża, za mała. Przywitajmy brawami Martę Kuszek! Nazywam się Marta Kuszek i uczęszczam do zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach. Moim talentem jest śpiewanie. Śpiewam, ponieważ bardzo to lubię i sprawia mi to dużą przyjemność. W przyszłości chciałabym być szczęśliwa i nie mam na razie jakichś większych planów. Na co dzień lubię grać na ukulele, śpiewać i bardzo lubię wyprowadzać mojego psa. Wolny czas spędzam czytając książki, grając w gry i bawiąc się z psem. Moim idolem jest Billie Eilish. Zapraszam wszystkich serdecznie na mój występ 8 kwietnia. Za dwa obce nieba wyjechałeś mój kolego z jednej klasy. Puste moje serce, jakby samo było. Hen na emigracji puste miejsce w ławce. Puste twoje okno bez paproci. Jesteś duża, nie płacz, a na miłość przyjdzie czas. Pouczają mnie dorośli. Jeśli już za duża jestem na płakanie, to dlaczego wciąż za mała na dlaczego wciąż za mała na zakochanie?
brak mi wspólnych planów, rowerowych wypraw. Brak mi twojej twarzy rozmów, na śmierć kłótni. Brak liścików, a w liścikach słów przeprosin. Jesteś duża, nie płacz, a na miłość przyjdzie czas. Pouczają mnie dorośli. Jeśli już za duża jestem na płakanie, to dlaczego wciąż za mała na zakochanie? Jeśli już za duża jestem na płakanie, to dlaczego wciąż za mała? Dlaczego wciąż za mała na zakochanie? Jeśli już za duża jestem, to dlaczego wciąż na zakochanie? Jeśli już za duża jestem na płakanie, to dlaczego wciąż na zakochanie? Jeśli już za duża jestem na płakanie, to dlaczego wciąż za mała na zakochanie? Marta Kuszek. Wielkie brawa dla Marty Kuszek. Jeszcze raz. Martusiu, co za piękny, romantyczny klimat, moja droga. Czy na co dzień też jesteś taką romantyczką? Raczej nie. No proszę. No tak to się spodziewałam się, bo kobiety są zmienne i właśnie tak to z nimi już bywa. A co na to, szanowny jury, czy mamy wśród was jakichś romantyków? Myślę, że wszyscy tu jesteśmy romantyczni. Nawet tak sobie tutaj rozmawiamy romantycznie między sobą. I o tym występie również. Marta, uwielbiam polskie utwory. Bardzo się cieszę, że po takiej sięgłaś. I chciałabym powiedzieć, że wprowadziłaś nas w taką swoją krainę i bardzo, bardzo swobodnie przyszło ci śpiewać. Pięknie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja bym chciał życzyć, bardzo podziękując za ten występ, chciałbym ci życzyć konsekwencji i nie traty, utraty wiary w to, co robisz, bo to jest ciężka praca, jesteś na pewnym etapie, robisz to świetnie i naprawdę życzę ci tej konsekwencji. Nie zejdź z tej drogi, bo zobaczysz, że przyjdą sukcesy wcześniej czy później. Dziękujemy wspaniałym jurorom za opinię. Swoją drogą chciałabym wiedzieć, jakie to są te romantyczne rozmowy, które tam prowadzicie. Może zdradzicie następnym razem. Marta, to był... W pamiętnikach poczytasz. Rozumiem. Bardzo jesteśmy ciekawi. Publiczność również, prawda? Marta, dziękujemy ci bardzo. To był wspaniały występ. Wielkie brawa. Drodzy państwo, przed nami ostatni występ w kategorii klas 5 do 8. Przed nami występ naszej wspaniałej skrzypaczki, która również śpiewa, Leny Chmielowskiej. Lena Chmielowska to 13-letnia uczennica szkoły podstawowej numer 3. Nasza uzdolniona finalistka kocha zwierzęta, jeździ konno i oczywiście śpiewa i gra na skrzypcach, co wychodzi jej doskonale.
Zaraz będziecie mieli Państwo okazję się o tym oczywiście przekonać. Przed Wami Lena Chmielowska w utworze Adele Make You Feel My Love. Przywitajmy ją brawami. Lena Chmielowska! Nazywam się Lena Chmielowska i chodzę do szkoły podstawowej numer 3. Moim talentem jest śpiew, gra na skrzypcach i jazda konna. Śpiewam i gram, ponieważ sprawia mi to dużą przyjemność i pozwala odpocząć od codziennych obowiązków. W przyszłości chciałabym połączyć grę na skrzypcach ze śpiewaniem i dużo jeździć konno. Co dzień lubię bawić się z moim psem i śpiewać. Moim idolem jest Adele, Billie Eilish i Beyoncé. Zapraszam na swój występ i życzę powodzenia wszystkim uczestnikom.
jakie to było piękne, jakie to było refleksyjne. Pchełka, podobało ci się? Byłam nad chmurami. Nad chmurami byłaś? A dlaczego? Bo się rozmarzyłam. Kurczę. Podziękujmy jeszcze raz brawami Lena Chmielowska. Utalentowana wokalistka i skrzypaczka. Oddaję głos jurorom. No medale jeszcze bujamy w obłokach dzięki Lenie. Wielkie brawa. Wiesz co, Lena, najfajniejsze jest to, że jesteś świadoma dźwięków, bo grasz na skrzypcach, więc wiesz, co to są nutki, wiesz, co to są krzyżyki, bemole. A to jest zawsze zauważalne u wokalistów. Wielkie brawa za to, że łączysz te jakby dwa światy i scalasz je w całość. No i ciekawe, czy byś to jeszcze połączyła z tą jazdą konną. Wielkie brawa. Ja chciałabym zwrócić uwagę na piękną dykcję. Wszystkie frazy zostały ślicznie wyartykułowane. Naprawdę jestem w szoku. I myślę, że każdy, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z językiem angielskim, mógłby się swobodnie uczyć na twoim śpiewaniu, bo wszystko było wyraźnie słychać. Gratulacje. Gratulujemy, dziękujemy bardzo. Lena Chmielowska, zapraszam za kulisę. Kończy kategorię 5-8 klasy od 5 do 8, a jednocześnie otwieramy kolejnym występem szkoły ponadpodstawowe. A zaprezentuje się w tej kategorii jako pierwsza Jagoda Bilewicz. Jak widać, Jagoda nie przyszła sama. Proszę bardzo, Pchełka, co tam mamy dobrego po tej artystce? Jagoda Bilewicz. Muzyka towarzyszy jej całe życie w postaci tańca, aktorstwa i śpiewu. Wielokrotnie brała udział w wielu konkursach wokalnych czy zawodach, czego owocom mogą się Państwo dzisiaj przyglądać. O oprawę taneczną zadbała Patrycja Wróbel, tancerka grupy Przebudzenie. Powitajmy Jagodę Bilewicz w utworze Feeling Good. Oczywiście brawami! I zapraszamy na film. Chodź, Pełka, lecimy. Szybko, 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 szybko. Nazywam się Jagoda Bilewicz, mam 18 lat i przeszłam do finału konkursu Mysłowice mają talent. Moim talentem jest śpiew, z czym prezentuję się na konkursie, ale osobiście uwielbiam również tańczyć. Śpiewam, ponieważ jest to duża część mnie samej. W przyszłości chciałabym poszerzać moje umiejętności. Na pewno nie chciałabym się zatrzymywać w miejscu. Na co dzień lubię śpiewać, tańczyć i uwielbiam wsłuchiwać się również w utwory innych. Uwielbiam czerpać inspiracje. Zapraszam na mój występ, który odbędzie się 8 kwietnia w budynku MOK-u w Mysłowicach. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. In this old world, there's a new world and a bold world for me. Oh, for me. Są niższe od uczestniczki. Hełko, oddamy głos jurorom. I jurorzy, co wy na ten piękny występ powiecie? No to powiem tak, że masz ładne doły, ładne górki, oczywiście utwór świetny, lubię takie klimaty bondowskie. Naprawdę wszystko to bardzo ładnie wybrzmiało, także no wszystko przed tobą, gratuluję. Wielkie brawa oczywiście. Dziękuję. Ja też gratuluję opanowania nad dźwiękiem, gdy była ta część pierwsza, a potem była kulminacja i ten taki bardzo, bardzo sprawny, zgrabny powrót do spokojnego dźwięku, trafiona intonacja, wszystko w punkt, wszystko w tajmie. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Też chciałem bardzo podziękować. Przez moment miałem wrażenie, że nie jestem na koncercie, czy na eliminacjach, czy już w finale osoby, która dopiero zaczyna, tylko już na takim zawodowym koncercie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, oczywiście my się zgadzamy z tą opinią, prawda? Dziękujemy, Jagoda. Wielkie brawa. Halo. Chciałam jeszcze przepraszam. Coś powiedzieć. Ale się nam rozgadali. Weroniko, chciałam bardzo tylko proszę. Dodać, że taką wisienką na torcie było właśnie wspólne zakończenie dziewcząt, które idealnie w punkt wykonały tą swoją malutką choreografię. Pięknie. Ogromne brawa. Jagoda, dziękujemy Ci jeszcze raz i oczywiście zapraszamy do najbliższych. A my, drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego występu. A przed nami zaprezentuje się uczestniczka numer 10, czyli Zuzanna Marynowska. Zuzanna Marynowska swoją przygodę taneczną rozpoczęła 8 lat temu i do dziś nie rozstaje się z salą. Wielokrotnie wraz ze swoją grupą brała udział w zawodach i warsztatach tanecznych. Taniec współczesny to jej największa pasja. Zuzia jest także solistką grupy Przebudzenie, studia tańca iFly, a dziś zaprezentuje choreografię do utworu pod nazwą... Wesna. Wielkie brawa dla Zuzi Marynowskiej! Na
Nazywam się Zuzanna Marynowska i chodzę do liceum nr 1 w Mysłowicach. Moim talentem jest taniec, głównie taniec współczesny. Tańczę, ponieważ sprawia mi to ogromną radość i w ten sposób mogę wyrazić swoje emocje. Nie mam konkretnych planów aktualnie na przyszłość, aczkolwiek chciałabym być szczęśliwa. Na co dzień lubię, wiadomo, tańczyć, ale lubię też gotować. Wolny czas spędzam z moją przyjaciółką i na sali. Nie mam konkretnego idola, ale bardzo dużo czerpię od pani Nicole, która czasem wpada do nas na warsztaty i jeździ z nami na obozy. Zapraszam serdecznie na mój występ. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Skupienie na właśnie wykonawcach. Oddaję głos jurorom. Mam tu napisane taniec. Bym to chętnie skreśliła i wpisała teatr tańca, bo to był prawdziwy teatr tańca, który jest najbliższy mojemu sercu. Piękne partery, przepiękna ekspresja, naprawdę rewelacyjny występ. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Ci za to, że tym Twoim występem opowiedziałaś nam pewną historię. Bez użycia słów, z użyciem Twoich artystycznych pomysłów, co jest naprawdę mało spotykane. Wielkie, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. A jaki teatr zobaczył Wojciech Kuderski? Ale mnie wywołałeś. To znaczy, mnie się to troszkę nawet skojarzyło, ja oczywiście nie jestem fachowcem, dalej to będę powtarzał, z takim tańcem capoeira, tak? Jest coś takiego, tak? Nawet, więc jakieś te takie trochę ruchy tego tańca tutaj zauważyłem, także no spoko, naprawdę bardzo, bardzo konkretnie. Wybrnął. Wielkie brawa, tak? Zuzanna Marynowska. Jeszcze tutaj jedna osoba chciała się wypowiedzieć.
Dobrze, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Ja jeszcze chciałem powiedzieć... Aha, bardzo przepraszam, jeszcze czwarty juror. Tak, tak. Ale się rozgadali. Nie wiem, dlaczego pędzimy, a my chcemy tutaj tym artystom jeszcze parę słów powiedzieć, panie Oczywiście, dyrektorze. Bardzo proszę. To jest gatunek sztuki ciągle w Polsce niedoceniany. Mamy bardzo wielu takich artystów, mamy wielu choreografów, którzy nie mogą się przebić. Natomiast w Europie i na świecie to jest bardzo znana, lubiana i często stosowana dziedzina. Nie tylko jako samodzielny taniec, ale przecież jako różne tła choreograficzne, czy jako całe spektakle. Także trzymaj się dzielnie, trenuj i pamiętaj, że Europa przed tobą. Dziękujemy bardzo, Dariusz Wiktorowicz. Dziękujemy za tą opinię. Biegnij do rodziny, do przyjaciół. A my, Pchełko, zapowiadamy kolejnego uczestnika. To już jest 11. uczestniczka. Tak. Kolejna uczestniczka, Zofia Stawicka, to uczennica 2. liceum ogólnokształcącego w Katowicach. Jej pasją jest oczywiście śpiew, który sprawia jej ogromną przyjemność. Nie boi się występów scenicznych i nieustannie szlifuje swój warsztat. W wolnych chwilach, których jak sama podkreśla nie ma zbyt wiele, ogląda dużo filmów, lubi teatr, a także rysuje. Zosia zaśpiewa dla nas piosenkę Aretha Franklin, I Never Loved a Man. Wokalistce podczas występu będzie towarzyszyć para taneczna ze szkoły tańca WIR. Przywitajmy brawami Zosię Stawicką! Nazywam się Zosia Stawicka i uczę się w Liceum imienia Marii Konopnickiej w Katowicach. Moim talentem jest śpiew. Śpiewam, ponieważ sprawia mi to przyjemność, lubię występować przed ludźmi. W przyszłości chciałabym najbardziej występować na Broadwayu. To dość odległe marzenie, ale może się kiedyś spełni. Mam mało wolnego czasu, ale jak jakiś mam, to często poświęcam go na ćwiczenie, albo na skrzypcach, albo śpiewu. Jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to moją idolką jest Hilary Hahn, która jest skrzypaczką. Serdecznie zapraszam na mój występ i na występ innych osób. Na pewno będzie bardzo fajnie. Yeah!
Drodzy Państwo, wielkie brawa dla Zosi Stawickiej. No muszę przyznać, że ja osobiście zbieram szczękę z podłogi. Julka, jak tam twoja szczęka? Dobrze. To oddajmy głos jurorom, chociaż nie wiem, czy coś powiedzą, bo może głosu im zabrakło. No chyba tak. Zosia, co ja ci mogę powiedzieć? Ja ci powiem tylko tyle, ja cię uwielbiam, dziewczyno. Dla mnie jesteś gotowa na Broadway. Powiem tak szczerze, naprawdę skromnie. Myślę, że w tobie drzemie dużo jeszcze więcej wszystkiego. Ty w ogóle jako osoba jesteś niesamowita. Ja cię nie znam, ale ja cię widzę. Ja mam uśmiech na twarzy, a rzadko kiedy mam. Wiesz, o co chodzi? Bo ogólnie jestem dołującym człowiekiem. Lubię dołową muzykę i wszystko, co mnie dołuje. Natomiast ty po prostu przynosisz uśmiech, szczęście i pozytywne wibracje. No pięknie, cudownie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zosiu czy Arleto, nie wiem co powiedzieć. Myślę, że po prostu tylko nasuwa się jedno słowo. Petarda. Brawo. Dokładnie tak, drodzy Państwo, wielkie brawa. Zosiu, a raczej Zofio, bo naprawdę był to bardzo dojrzały występ. Powiem szczerze, 8 razy spojrzałam na kartkę, patrząc, czy to jest prawda, że masz 16 lat, bo w twoim głosie naprawdę słychać niebywałą dojrzałość. I gdzieniegdzie słyszałam Christinę Aguilerę, którą uwielbiam, więc naprawdę szapoba, świetny występ. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dodania. Czyli pan Dariusz potwierdza opinię poprzedników. Tak. Bardzo dziękujemy jurorom. Zosiu, byłaś świetna. Należą ci się wielkie, ogromne, bardzo, bardzo mocne brawa. I Zosię zapraszamy oczywiście do najbliższych, do rodzinki. Uściskajcie ją mocno, bardzo was proszę. A my teraz przechodzimy do kolejnego występu oczywiście. A przed nami, drodzy Państwo, uczestniczka numer 12. 17-letnia Anelia Dudkiewicz to uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mysłowicach. Jej talentem, który za moment Państwu zaprezentuje, jest śpiew. Kiedy znajduje chwilę dla siebie, tańczy, biega i odpoczywa w otoczeniu natury, która ją uspokaja. Anelia zaprezentuje swoje wokalne umiejętności w utworze pod tytułem This is a Man's World Jamesa Browna. Drodzy Państwo, wielkie brawa, Anelia Dudkiewicz. Nazywam się Anelia Dudkiewicz. Uczę się w pierwszym ELO w Mysłowicach. Moim talentem jest śpiewanie. Śpiewam, ponieważ kocham to robić. Najbardziej lubię tańczyć. Wiadomo, śpiewać to jest moja pasja numer jeden. W przyszłości chciałabym zostać piosenkarką albo bizneswoman. Wolny czas spędzam leżąc w łóżku i oglądając filmy. Moim idolem jest mój kochany tata, który był zawsze dla mnie inspiracją. Zapraszam na swój występ. Mam nadzieję, że wam się spodoba. This is a man.
is out of time. Man made a boat for the water, like no made the eye. This is a man's, man's, man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. W Moka już może za kilka miesięcy, za kilka lat będziemy ją widzieć na szklanym ekranie i słuchać w radiu. Kto wie, kto wie. Moi drodzy, oddajemy głos jurorom. Słuchajcie, ten konkurs zaczyna się zamieniać w festiwal, nie wiem, Opole, Sopot czy jeszcze dalej. Zawsze tak mamy. Dokładnie. Więc Mysłowice nie tylko stolicą Polski, ale myślę, że stolicą w ogóle muzyki. Wielkie brawa, niesamowita lekkość. Ty jesteś, masz to naturalnie wrodzone, że możesz tym dźwiękiem się bawić, jak tylko przyjdzie ci jakakolwiek nowa myśl podczas śpiewania. I to jest twoją wielką, wielką, wielką siłą. Wielkie brawa! Wielkie brawa, moi drodzy. Wiecie, co mnie najbardziej bawi, że jurorzy mają 10 minut na to, żeby podjąć werdykt. Ja, to jest niesamowite. A nie 10 lat? Nie, 10 minut. 10 minut? To znaczy tak, ja jestem pod takim wrażeniem, że ja bym jednak sprawdził metrykę tej dziewczyny, czy ona już nie jest 5 lat na scenie. Tak, tak. Bo naprawdę jest to bardzo dojrzałe. Powiedz mi, od którego roku zaczęłaś śpiewać? Od ilu lat? Aha, przepraszam. Od którego roku? Ile miałaś lat, jak powiedziano babcia, ciocia, o, ładnie śpiewasz? Ojej, to było wtedy, kiedy... Ogólnie no w podstawówce zaczęłam chodzić na chórek szkolny i wtedy właśnie odkryłam, że wow. A mówisz, że inspiracją był tata. To znaczy, że co? Tata powiedział właśnie, że ładnie śpiewasz i idź tam gdzieś zaśpiewaj jeszcze w przedszkolu? Czy jak było to z tą inspiracją? Mówisz, że tata był twoją inspiracją. W jakim sensie? On grał od 11 roku swojego życia też. Gra na gitarze, śpiewa, tańczy. Dlatego będzie moją wieczną inspiracją. O, i tutaj też brawa się należą, moi drodzy. Gratulujemy.
za przekazanie pasji rodzicielskiej. Brawa dla wszystkich rodziców, wszystkich uczestników, bo to jest niesamowite wsparcie i niesamowicie ważne dla was wszystkich, bo tu każdy, który występuje dzisiaj na scenie i każdy, który brał udział w Mysłowice, mają talent we wcześniejszych etapach, każdy jest wielkim zwycięzcą. Wielkie brawa dla rodziców wszystkich. Tak jest, moi drodzy. Tak, tak, tak. To jeszcze chciałem powiedzieć, że akurat wczoraj tutaj, jak Anelia miała próbę, akurat byłem tutaj przez chwileczkę, się znalazłem tak jakoś przypadkowo. Spadłem z nieba i mówię, no okej, wszystko okej, ale to powiem ci, że kamery cię chyba kochają i te światła, bo dzisiaj to było naprawdę bardzo, bardzo piękne. Po prostu wybuchowe, naprawdę. Widzisz... Wczoraj, moja droga, tak nie było. Dzisiaj kamery cię kochają, światła, więc jesteś również gotowa na to. Dziękuję. No widzisz, ty spadłeś z nieba, a my dalej jesteśmy jeszcze w niebie. Dobrze. Okej, dziękuję bardzo za wasze opinie, drodzy jurorzy, i my żegnamy oklaskami Anelię Dudkiewicz. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dobiegają końca wszystkie prezentacje. Teraz zapowiemy ostatnią uczestniczkę, oczywiście w kategorii szkoły średnie. Nasza ostatnia uczestniczka, Weronika Bilewicz, tak mówi o sobie. Interesuje mnie taniec i śpiew. Trenuję też akrobatykę i gram na gitarze. Razem zajęcia zajmują mi dużo czasu, ale przeznaczam go na swoje pasje, więc cieszę się tym. Razem z wokalistką na scenie wystąpią Agata Wróbel i Daria Żyła, tancerki zespołu Przebudzenie. Weronika zaśpiewa piosenkę pod tytułem Kiedy jesteś tu z filmu Zaplątani. Przywitajmy brawami ostatnią uczestniczkę, Weronikę Bilewicz. Nazywam się Weronika Bilewicz, chodzę do szkoły w Katowicach imienia Marii Konopnickiej. Moim talentem myślę, że jest śpiew. Myślę, że do sportu również mam jakieś tam, powiedzmy, predyspozycje może, bardziej niż talent. Na co dzień lubię tańczyć i śpiewać. Wolny czas spędzam na trenowaniu, na śpiewaniu, to tak przede wszystkim. Czytam też książki. Moim idolem jest moja trenerka. Bardzo bym chciała was zaprosić na mój występ. Mam nadzieję, że wam się spodoba i będziecie mogli przeżyć miły czas, słuchając różnych wykonań, w tym mojego. Mylić się. Stoi tu, słuchaj.
wszystko jest inaczej, kiedy jesteś tu. Kiedy jesteś tu. Brawa, brawa, brawa! Nie wstydno, moi drodzy, to jest ostatnia uczestniczka, moi drodzy, dzisiejszej gali finałowej. Wielkie brawa, Weronika Bilewicz! Pięknie nam lśni, nie tylko wokalnie, ale też piękną ma sukienkę, która się pięknie błyszczy na tej scenie, tak samo jak i ona. Dobrze, moi drodzy, oddajemy głos naszym kochanym jurorom. Weroniko, twój występ jest świetnym zamknięciem całej stawki. I dowodzi tylko tego, że poziom tegorocznej edycji Mysłowice Mają Talent jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki. Pięknie zakończyłaś dzisiejsze przesłuchania. Wielkie brawa. Wielkie brawa, tak. Ja tylko jeszcze powiem, że wyglądasz jak na wręczeniu nagród Oscary. Także no, pięknie. Albo na wręczeniu nagród Grammy i tak dalej. Także naprawdę. Pięknie. Dokładnie, ja się boję, że mogę wystąpić w roli Willa Smitha na tych Oscarach, także... Tego bym ci nie życzył, bardzo dużo byś stracił. Weronika, na filmie zobaczyliśmy piękną młodą dziewczynę, a na scenie prawdziwą gwiazdę o potężnej wrażliwości. Naprawdę cudowny występ, piękne tło zrobiły ci dziewczyny. No, wyglądało wszystko idealnie. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ostatniej uczestniczce. Oddaj mikrofon, moja droga. I zapraszam do rodziny, do znajomych, na publiczność. Kochani, dobiegła końca pierwsza część dzisiejszego popołudnia, dzisiejszych przesłuchań. Ja jurorów w tym momencie zapraszam na obrady. I czekamy na was 10-15 minut. Mówię całkowicie serio, nie macie dużo czasu, także sprężcie się, moi drodzy, i dajcie jak najlepszy wynik nam wszystkim. A my zaproponujemy za chwileczkę przerwę, zanim to jednak nastąpi, drodzy państwo, jeszcze mamy ostatni występ sceniczny. Będzie to występ grupy tanecznej Przebudzenie ze spektaklu Cisza. A teraz nasza wspaniała pchełka wyrecytuje nam wiersz. Jest nas ogromna, cicha, przedziwna rodzina. Gromada obłąkańców z mrocznymi oczami. Co się porozumiewa tajnymi znakami, w których się zamilczenia głębia dopomina. Nie znamy jedni drugich z nazwiska ani twarzy, jednak mamy o sobie przeczucia i wieści. Majaczymy po nocach słowa dziwnej treści. Moi drodzy, spektakl Cisza jest abstrakcyjną opowieścią inspirowaną trzema wierszami polskich poetów. Fragment, który państwo dzisiaj zobaczą, jest zapowiedzią całego spektaklu, który opiera się przede wszystkim na wierszu Leopolda Staffa. Choreografia Iwona Tchórzewska, choreograf, instruktor, tancerka, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, muzyka, obecny na scenie Andrzej Żydek, muzyk, pedagog, miłośnik i propagator bębnów z całego świata. Drodzy państwo, chciałbym tylko, żebyśmy sobie uświadomili jedną rzecz. To jest spektakl wypełniony refleksyjną, głęboką ciszą. A zaraz po nim zapraszam na 10-minutową przerwę.
Drodzy Państwo, witamy serdecznie po króciutkiej przerwie. No i już bardzo niewiele czasu dzieli nas od ogłoszenia wyników. Ale zanim to nastąpi, drodzy Państwo, zbierzcie się powolutku już na swoje miejsca, kto jeszcze tego nie zrobił. A ja, drodzy Państwo, chciałabym wspomnieć o tym, że dzisiejszy konkurs oczywiście wyróżnia talenty artystyczne, ale w naszym mieście mieszkają także bardzo utalentowane dzieciaki, które odznaczają się bardzo dużymi talentami sportowymi. No i to jest właśnie moment, kiedy chcielibyśmy także naszych sportowców z Mysłowic uhonorować. Zapraszam na scenę Gabrysię Zieleniewską, Halinę Rydzikowską, Alicję Snarską, Lenę Baranowską, Bartłomieja Drozda, Kamila Jasińskiego i Judytę i Iwa Filusów. Chodźcie do nas, nie wstydźcie się, moi drodzy. Wielkie brawa dla naszych sportowców. Stańcie sobie tutaj, żeby wszyscy was doskonale widzieli, drodzy Państwo. To są nasi sportowcy, najbardziej uzdolniona młodzież i dzieciaki w naszym mieście zbierają się na scenie, a ja właśnie już zaczynam opowiadać, jakie to sukcesy sportowe odnoszą. Gabrysia Zieleniewska to trzykrotna złota medalistka Mistrzostw Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym. Na swoim koncie ma zwycięstwa na wielu zawodach i oczywiście tu dzieciaki zostaną honorowane różnymi nagrodami, kwiatami przygotowanymi przez pracownię natury. Halina Rydzikowska trenuje w klubie GKS Czarni Bytom, jednym z największych klubów judo w Polsce. Obecnie jest w kadrze wojewódzkiej młodziczek w judo. Alicja Snarska brała udział w kilku turniejach, mistrzostwach na skalę międzynarodową, ogólnopolską i wojewódzką. Na swoim koncie ma pierwsze miejsce w międzynarodowych mistrzostwach w Wiebielsku Białej. Lena Baranowska to zawodniczka Roan Fight Club Mysłowice. Lena jest mistrzynią Polski, wielokrotną medalistką turniejów międzynarodowych i krajowych w jiu-jitsu oraz judo. Bartłomiej Drost. Jakieś brawa się pojawiły! Zasłużone! Super! Bartłomiej Drost jiu-jitsu sportowe trenuje od 9 lat, a od 4 lat dodatkowo trenuje też jiu-jitsu brazylijskie. Obecnie mistrz Polski w jiu-jitsu sportowym 2021. Jako najmłodszy zawodnik z reprezentacji Polski wziął udział w Mistrzostwach Świata w Abu Dhabi, gdzie zdobył 5. miejsce. Drodzy Państwo, duże brawa! Kamil Jasiński również trenuje jiu-jitsu w klubie Roan Fight Club Mysłowice. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W Holandii w Pucharze Europy zdobył złoto, w Mistrzostwach Świata wywalczył brąz. No i drodzy Państwo, tak, wielkie brawa! I zostało nam jeszcze rodzeństwo Filusów, czyli Judyta i Iwo Filusowie, również zawodnicy Roan Fight Club Mysłowice. Iwo to trzykrotny i aktualny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Europy, 5. zawodnik Mistrzostw Świata z Abu Dhabi. Judyta to wielokrotna mistrzyni Mistrzostw Śląska, aktualna mistrzyni Polski, złota medalistka w Polish Open i Silesia Open Jiu-Jitsu. Iwo i Judyta obecnie są członkami kadry narodowej w jiu-jitsu, a trenuje ich tata Andrzej Filus, aktualni wicemistrzowie Europy. Ogromne brawa, drodzy Państwo! Aż się boję koło nich stać. Tacy są tutaj sportowcy jiu-jitsu, judo, łyżwiarka figurowa. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam serdecznie. Ogromne brawa. Wracajcie do swoich rodzin. Natalia, mamy to, moi drodzy, są koperty tak. Wynikami. Chcecie wiedzieć, kto wygrał? Chcecie wiedzieć, kto wygrał? Powiemy im? Kto wygrał? Czekajcie, sprawdzę. Żartuję, moi drodzy, tak to nie będzie wyglądało. U nas jest transparentnie. To były prawdziwe wybory i tutaj nie ma tak, że coś już wcześniej było wiadome, nie?
Tak, ale dyrektorze, jeszcze im nie powiemy. Absolutnie nie, bo mamy już ostatni występ dzisiejszego wieczoru, popołudnia. Drodzy Państwo, przed Państwem wystąpi tancerka Nadia Bubel. Tak. Nadia reprezentuje grupę WeFly alternatywnej motoryki. Grupa WeFly może pochwalić się swoim pierwszym sukcesem. Otóż w 2021 roku dziewczyny zdobyły złoty medal na ogólnoświatowych mistrzostwach w paratańcu w kategorii integracyjnej wraz z grupą Przebudzenie. Nadia Bubel zatańczy dla Was choreografię przygotowaną przez Paulinę Knafel. Wielkie brawa, Nadia Bubel. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Dziękujemy raz jeszcze za tą prezentację. Patrzcie, jakie gromkie brawa na zakończenie, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, przygotujcie dłonie, bo będziemy klaskać i to mocno i to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo, ponieważ za chwileczkę usłyszycie wyniki w poszczególnych kategoriach. Dokładnie tak, drodzy Państwo, już za chwileczkę poznamy zwycięzców naszego konkursu Mysłowice mają talent. No ale żeby wszystko mogło się odbyć tutaj na tej scenie, to zapraszamy wszystkich 13, a właściwie wszystkie 13 uczestniczek na scenę. Zapraszamy dziewczyny. Mamy mocne kobiety w Mysłowicach. Chodźcie dziewczyny! Zapraszamy na scenę, my je oklaskujemy! Kategoria 1, 3, 1, 4, 5, 8 oraz
szkoły średniej. Chodźcie, chodźcie, podziwiajcie je, drodzy państwo, nasze uczestniczki. Kto jest waszym faworytem? Kto? Prowadzący? Okej, moi drodzy. Dobrze. Mamy nagrody. Nagrody nie ma miejsc, jest tylko jedna nagroda w poszczególnej kategorii. W kategorii 1-4, w kategorii 5-8 i w kategorii szkoły średnie jest również Grand Prix. Przygotowane dla tej jedynej osoby wybraną przez jurorów oczywiście. Więc drodzy państwo, ja będę poszczególne osoby, osobowości prosił na scenę, aby wręczyły w tych kategoriach właśnie i kopertę, w której jest nazwisko i nagrody dla tychże laureatów. Zapraszam na scenę prezesa MPWiK Jakuba Zarzyckiego, który wręczy nagrodę w kategorii klas 1-4. Jest z nami prezes. Proszę bardzo, koperta powolutku otwieramy. Ja tylko chciałbym zapowiedzieć, że na naszym holu jest takie duże stanowisko tam MPWiK-u. Widzieliście? Widzieliście takie stanowisko? Jak się wychodzi po prawej stronie? Jak macie ochotę i macie akurat przy sobie jakąś fakturę, to prezes przyjmie. Nie ma problemu. Od tego jest stanowisko, moi drodzy. Blikiem też można płacić. Panie prezesie, proszę bardzo, czy pan chciał podsumować, czy tylko odczytać? Szanowni państwo, dostąpiłem zaszczytu wręczenia nagrody w kategorii 1-4. Podczas dzisiejszej gali Mysłowice mają talent i zwyciężczynią tejże kategorii została Amelia Szelest. Brawo! Amelia Szelest! Chodź, Amelka, do nas! Amelia Szelest! Uścisk dłonie! Wielkie brawa dla Amelii Szelest! Najlepszej w tej kategorii! Prezesowi dziękujemy! O. Chwila dla fotoreporteru. Moi drodzy, puchary pucharami, ale uścisk z dłoni prezesa niezastąpiony. Wielkie brawa jeszcze raz dla Amelki. Amelka, wracaj, moja droga. A ja zapraszam na scenę prezesa Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice, Marcina Podsiadło, który wręczy nagrody w kategorii klas 5-8. Powiem szczerze, że jak Zakład Oczyszczania Miasta działa tak, jak prezentuje się prezes, to naprawdę jest dobrze. Koperta, ja będę trzymał mikrofon. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest bardzo wysoki poziom dzisiaj. Wszyscy jesteście zwycięzcami, natomiast pierwsze miejsce w konkursie Mysłowice mają talent w kategorii klasy 5-8 otrzymuje Pola Adamska. Pola Adamska! Pola Adamska! Czy werdykt się podoba? Uścisk dłonia prezesa, bardzo proszę, Pola! Chwila dla fotoreporterów. To wszystko idzie w świat! Cała transmisja za pośrednictwem internetu wędruje wszędzie, gdzie się da. Jak widać, to był dobry wybór jurorów. Na razie wam idzie dobrze. Nie jest źle. Bardzo dziękujemy, laureatce. A teraz przechodzimy do już kategorii następnej. Momencik, momencik. A, zapraszam na scenę prezydenta miasta Mysłowice, pana Dariusza Wójtowicza, który wręczy nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych. Wielkie brawa dla pana prezydenta! Jeżeli mógłbym, pana zastępcę prezydenta też poproszę, bo ta nagroda jest tak ważna, że przyszliśmy we dwójkę. Bardzo ładnie. Zawsze chodzicie parami?
Pierwsze miejsce w konkursie Mysłowice Mają Talent w kategorii szkoły ponadpodstawowe otrzymuje... Jaka cisza? Jagoda Bilewicz. Jagoda Bilewicz, oklaskujemy! Nagrody wręczamy, puchary, uściski dłoni prezydentów. Stajemy przodem, moi drodzy. Panowie prezydenci, pracujemy w tamtym kierunku. Zdjęcie, tak jest, chwila dla fotoreporterów. Sekundeczkę. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo. Moi drodzy, mamy jeszcze jedną specjalną nagrodę właśnie. Jest to voucher od Examinatol. I zapraszam serdecznie właściciela firmy, pana Mariusza Moczko, na scenę. To jest kurs prawa jazdy, moi drodzy. Oklaskujemy, moi drodzy, bo to jest sponsor, który nam tutaj wręczył tenże kurs i oczywiście zachęcamy innych potencjalnych sponsorów, aby wspierał tego typu inicjatywy, a przede wszystkim kulturę naszego miasta. Ja chciałem wszystkim z tego miejsca serdecznie podziękować, no macie niesamowity talent, powiem szczerze, wejście na scenę, cały się częste po prostu. A kurs prawa jazdy chciałbym podarować osobie, która się tak fajnie zaśpiewała i wyprzedzę może słowa, prawo jazdy nie jest tylko dla kobiet. Zapraszam do siebie Anelię Dudkiewicz. Wręczamy. Bardzo dziękujemy i również dziękuję panu Mariuszowi. Gratulacje. No i moi drodzy, przechodzimy do tego głównego, tego najważniejszego, do Grand Prix dzisiejszego popołudnia. Zapraszam na scenę naszych jurorów. Sekundunia. Grand Prix wręczy Lala oraz Marcin Wyrostek. Zapraszam, oklaskajmy ich. Jakby komuś się werdykt nie podobał, to Lala jeździ golfem trójką. A Marcin nie wiemy, ale rozpoznamy. Wszyscy idą, tak? No to zapraszamy wszystkich jurorów. Chodźcie. Weronika Zacher, Wojciech Kuderski, Marcin Wyrostek i Dariusz Wiktorowicz. Dobry wieczór Państwu. Ja bym tylko chciał ze swojej strony tutaj powiedzieć, że każdy uczestnik, już coś powtarzam, jest zwycięzcą tej edycji Mysłowice Mają Talent, bo to jest olbrzymi wkład, olbrzymia odwaga i myślę, że olbrzymi symbol do inspiracji dla wszystkich swoich rówieśników, aby każdy też się realizował, bo jest to przepiękne, że repertuar był tak ciekawie dobrany, że były tak ciekawe prezentacje i w przednich etapach i w tym finałowym. Więc wielkie brawa dla wszystkich uczestników, dla wszystkich rodziców, dla wszystkich osób, które przygotowywały też te osoby, które występują, no i dla pana dyrektora, który tak pięknie dzisiaj prowadzi. Naprawdę festiwal na wielkim, na wysokim poziomie. Oddaję mikrofon. Czyli ja mam odczytać, tak? To ja odczytam nagrodę Grand Prix w języku fińskim. To teraz tak na poważnie. Nagrodę Grand Prix w konkursie Mysłowice Mają Talent otrzymuje Zofia Stawicka. Zosia Stawicka! Wielkie brawa, moi drodzy! Ale to było dobre! Zosia Stawicka!
Grand Prix według jurorów najbardziej utalentowana osoba w tym konkursie to Sofia Stawicka, ale jak wspomniał Marcin, wszyscy są tutaj wygrani. Wszyscy, cała trzynastka jest zwycięska. A dowodem tego jest to, że wręczamy nagrody wszystkim po kolei. Wszyscy otrzymują nagrody, moi drodzy. Taki gest, wspólne zdjęcie, chodźcie, moi drodzy, drodzy zabrać. Dokładnie, drodzy Państwo. Nie stygną brawa. Zapraszam serdecznie tak samo prezydentów. Zapraszam osoby, które chcą mieć zdjęcie wspólne. Ale oczywiście ja podkreślamy, również... że... O, przepraszam, panie prezydencie. Nic się nie dzieje. Podkreślamy, że każdy z naszych uczestników otrzymuje dzisiaj nagrodę, bo wszyscy są wygrani. Zgadza się? Ja bym jeszcze zaprosił tutaj radnych miejskich, ponieważ dzięki nim mogliśmy zrobić to wydarzenie w takim zakresie, jak dzisiaj tutaj mamy, z fajerwerkami, z cudowną publicznością. Chodźcie radni tutaj do nas. Moi drodzy, powolutku dobiega końca dzisiejszy wspaniały finał Mysłowice Mają Talent, ale już są zakusy na to, żeby zrobić Mysłowice Mają Talent senior! A co? Nie można? Kto by nie chciał, moi drodzy? I z tego też miejsca chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim organizatorom. Mam na myśli tutaj zespół szkolno-przedszkolny numer 3 w Mysłowicach. I CKZU. Dokładnie. I Urząd Miasta Mysłowice oczywiście. Ale najbardziej chciałbym podziękować moim pracownikom. Jesteście najlepsi. Jesteście wszyscy najlepsi. Nasz kierownik techniczny przez ostatnie 2 dni spał 3,5 godziny. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję. A to, co dzisiaj zaprezentowaliście, to, co młodzież zaprezentowała, wierzcie mi, śmialiśmy się w kuluarach. Mam zachwiane poczucie własnej wartości. Rewelacja. To było Monte Everest naszych możliwości. Mysłowice Mają Talent 2022 przechodzi do historii. Dziękuję wam, moi drodzy. Wasze brawa były najcenniejszą, najlepszą nagrodą dla nas wszystkich, dla pracowników, dla organizatorów. Dziękujemy. Dziękuję dział animacji, dziękuję dział techniczny, jesteście super. A i oczywiście nasz ITV Mysłowice, który robi cały czas transmisję na żywo. Oraz drodzy, wiele osób zaangażowanych, dział księgowy. Drodzy Państwo, teraz wszyscy wstają, tańczymy, bawimy się, wielkie brawa dla uczestników. Ty już nie. Jeszcze ja miałem wystąpić jako 14. To jest peta dzisiejszego wieczoru, moi drodzy. Wejdę i zejdę. Pamiętajcie, że mamy piątek, piątuniu, piąteneczek. Świętujmy! Chcecie za rok Mysłowice Mają Talent? Na pewno? Szkoła tańca iFly, szkoła tańca Wir i wiele osób zaangażowanych w dzisiejsze przedsięwzięcie. Jesteście najlepsi, moi drodzy. Ależ feta, ależ zabawa! A za rok zrobimy jeszcze lepszy! Jeszcze nie wiem jak. Dziękujemy, to będzie dobry wieczór. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, cześć! Cześć!